Galeria Stella. Czy uważa Pani, że dobrze, że to miejsce powstało na naszej mapie tutaj regionu? I tak, i nie. Dlaczego tak? Dlatego, że są w niej sklepy, takie jak na przykład obuwnicze, znane, które musielibyśmy odwiedzać w Bielsku-Białej, a tak mamy je tutaj na miejscu. Moim zdaniem nie. Lepiej jakby jakaś dyskoteka może powstała albo coś w tym stylu. Wie pan co, raczej nie uczęszczam do takich galerii, takich molochów. Jestem zwolennikiem, powiedzmy, szybkich zakupów, a w takich molochach to człowiek za dużo czasu straci. Tak, ale nie w centrum miasta. Ta galeria z moim osobistym zdaniem była tu niepotrzebna, bo tu są przecież te Kauflandy, Lidle, Biedronki. Ja myślę, że tak. Myślę, że tak, bo to na pewno w pewnym sensie rozwija przemysł, może nie w okolicy, ale ogólnie i w kraju, ale daje pracę innym. Ja myślę, że też jakby powinno uzmysłowić i włodarzom tego miasta, że powiedzmy czynsze na ulicy Głębokiej dobijają tutaj handlowców, ale też handlowcy powinni pomyśleć bardziej o tym, żeby być bardziej kreatywnym i sprzedawać powiedzmy towar, który sprzeda się. No to zależy też od, zależy z jakiej perspektywy będziemy na to patrzeć i czy tutaj ze strony przedsiębiorców na Głębokiej, czy ze strony klientów. No to zależy, no to też tak ciężko stwierdzić. No. Myślę, że są tacy, którzy są zadowoleni i tacy, którzy nie za bardzo są szczęśliwi, że ta galeria powstała. Zawsze coś dobrego, tak, dla Cieszyna. No w końcu jakaś galeria powstała, no co prawda jeszcze nie wszystko otwarte, no to trzecie piętro to jeszcze się otwiera. No ale będzie kino w końcu jakieś takie większe, więc nie trzeba jeździć do Bielska. Później taki HM też już jest w Cieszynie, no całkiem spoko. Nie wiem, no troszeczkę mogłaby być większa, więcej sklepów, ale ewentualnie nie jest zła. No jest troszkę za mała ta galeria. To tyle. Tam nic nie ma, nie? No. No dobrze, bo do Bielska jeździć to tak trochę, no te bilety też dużo teraz kosztują, więc fajnie, że to wybudowali. Parę razy byłem, ale nie za często. Niestety, no niezbyt z tymi sklepami. Moim zdaniem nie wypał, szczerze. Z galerią czy ogólnie? Z galerią. Aha. Myślę, że nie wypał. Miało być i Empik, miały być kina i co, i w końcu nie ma nic. Także moim zdaniem totalnie nie wypał. Dla mnie nie do końca. A dlaczego? Lubię proste życie. Co to znaczy? Przyroda. Przed świętami bardzo chciałam skorzystać z Galerii Stella, bo ucieszyłam się na wieść o tym, że będzie Empik w Cieszynie. No ale niestety nie ma tego Empiku do dzisiaj i nie znam, jakie dalsze koleje będą. W ogóle się na temat Empiku już nic nie mówi, natomiast ostatnio słyszałam taką wieść, że tak powiem gminną, że kino będzie już nieotwarte. Nie wiem, czy to jest plotka, która ma jakieś źródła wprawdzie, czy całkowita, wyssana z palca, czy prawda, że jakieś słabe sklepienia i że wobec tego nie będzie to kino otwarte, miały być 4 salki, a ja przyznam, że bardzo lubię korzystać z kina. No troszeczkę mała jest, często nie działają schody, ogólnie taka. To znaczy dobrze, bo coś się dzieje, ale widzę, że już Big Star z rynku jest przeniesiony tutaj, już musiał zamknąć swoje podwoje, rynek miasto pustoszeje, więc nie do końca. Znam ludzi, którzy nie byli jeszcze ani raz w tej galerii i wcale ich tam nie ciągnie. Znaczy, mnie to tyle się spodobało, że już mamy tych galerii wszystkich co krok. Kiedyś u nas redaktor, był taki redaktor, pan Popoczek, który napisał kiedyś tak, Cieszynie naszym kiedyś 16 wielkich zakładów stało, 17 tysięcy ludzi na 3 zmiany zatrudniało, a ja jako poeta dodałem, a gdzie to wszystko wyparowało? A słyszała Pani o Galerii Stella? Nie. Handlowa Stella. Coś mi to przypomina, ale nie mogę sobie przypomnieć. Chyba Stella. Na tym wzgórzu zamkowym to nie ma. nie, tam nie, jest taka... Stella.